co chłopaki przygotowali. Że ją tymi szaszłykami odkąd ze szkoły wyszli, więc mieliśmy wyprawę do sklepu zaraz po lekcjach, nawet do domu nie wchodziliśmy. No i teraz chłopaki w kuchni wyczarowali takie piękności, słodkości, ale będziemy jeść. Słuchajcie, oprócz tego, że właśnie sobie ufajdałam przed chwilą kołdrę, jest przepyszne. Się to naprawdę ciężko. Ale to jest naprawdę przepyszne. A tak się to je. Patrzcie, kopiek. Widzieliście to? No, trzeba jeść szybko. Babu na talerze. Cześć, mamy wtorek. I ja wybieram się, no bo artystka wstała około 11, zjadła śniadanko, oczywiście obfite śniadanko, poszła się wykąpać i idzie kupić materiał. Idę do charity shopu, bo w przeciągu tego tygodnia widziałam parę razy jedną bardzo ładną, zadbaną pościel. Wy pamiętajcie, że ja to później wszystko dezynfekuję, piorę, prasuje, więc tam nie ma prawa być żadnych zarazków. Jedyne co może być to albo jakieś dziurki, albo jakieś plamki, no to ja to omijam przy szyciu, w sensie to nie ląduje na produkcie. Ale wracając do tematu. Przepiękny materiał. Taki wiosenno-letni, biały z kwiatuszkami. No i właśnie chcę kupić tą pościel i to było w charity shopku naszym. Ale trochę się obawiam, że nie będzie, bo jak wczoraj byliśmy w Morrisonie, to spojrzałam, czy jest jeszcze otwarte, bo zdecydowałam się go w końcu kupić. Po tych paru dniach namysłu. Ale było już zamknięte. Natomiast ja spojrzałam tam przez okienko i wydawało mi się, że już tego materiału nie ma. No, ale wiecie, może będzie. Przed sąsiad z pieskiem, takiego fajnego pieska, dużego, groźnego. No i jak nie będzie tego materiału, tej pościeli, to pojadę sobie do Boyes, do Chester Street i tam bym chciała kupić ten materiał w te rąby, co szłam ten zestaw dla Magdy na Dzień Babci, bo scrunchies, które uszyłam, jeszcze tam dodatkowo z materiału, co mi zostały, to uszyłam scrunchies i te scrunchies wszystkie się sprzedały. No nie było tego dużo, ale wszystkie się sprzedały, ani jednej nie mam. Więc myślę, że ten wzór się podoba klientom. Także podsumowując, albo kupię ten materiał z charity shopu, jak będzie, a jak nie, to przejadę się do Chester po materiał w kolorowe rąby. On się tam w sklepie nazywa Arlekin i u mnie się nazywa kolekcja Hello Color. Nawet moja ciocia napisała na Facebooku: o, wreszcie jakiś kolor. Pozdrawiam. Pozdrawiam, bo wiem, że czasami zaglądacie. Także pozdrawiam Was. No, co jeszcze? Mam jeszcze misję kupić świerszcze. Bo wczoraj też już zoologiczny był zamknięty, ponieważ dzieci były dłużej w szkole, prosto po szkole poszliśmy do Morrisona, bo oni sobie chcieli zrobić te szaszłyki owocowe, no i chcieliśmy kupić właśnie te świerszcze, ja tam chciałam do tego charity shopu zajrzeć, no ale tak naprawdę i charity shop już o tej godzinie był zamknięty i zoologiczny, więc świerszcze mi przyszło kupić, no, a później muszę iść po dzieciaki do szkoły, bo Krzysiek dzisiaj ma angielski dłużej, bo on we wtorki zaczyna. I wtedy ma ciutkę dłużej, także po dzieci nie zdąży podjechać po zajęciach, a środy i czwartki ma krócej, a piątki ma wolne. Już kończy ten kurs. O, dobra, a ja kończę, bo zaraz będę, no nie będę tak od razu na miejscu, ale już jestem, wiecie, przy głównej drodze.
No i dobrze widziałam przez szybę, faktycznie nie ma już tego. No nic, jadę do Chester, do Boyes. Opowiem wam taką króciutką historyjkę, która mi się dosłownie przed chwilką przydarzyła. Była to bardzo fajna, ciekawa sytuacja. Mianowicie, przyjechałam trochę wcześniej, w okolice szkoły, więc postanowiłam sobie usiąść na ławeczce, żeby sobie posiedzieć, tak po prostu. No i stwierdziłam, a zobaczymy, co na Facebookach słychać. I wyobraźcie sobie, że wyświetliło mi się zdjęcie miejscowości. To jest grupa naszej miejscowości kiedyś i teraz, ona się tak nazywa. I było pokazane miejsce dosłownie wiele lat temu, dokładnie to, w którym ja siedziałam na tej ławce. Tak, dokładnie to miejsce, tylko czarno-białe, niekolorowe, jak w rzeczywistości. No i chciałam wam się podzielić z wami tą historyjką. Nawet napisałam tam w komentarzu, że właśnie siedzę na ławce w tym miejscu. No teraz już idę pod szkołę, bo już trochę czasu minęło. I poprawiło mnie to w taki dość fajny nastrój. Cześć, mamy środę i ja dzisiaj chcę włożyć kij w mrowisko. Chcę. Po prostu włożę kij w mrowisko. Widzieliście na początku, tak, na początku vloga widzieliście takie, czekajcie, bo ja sobie tutaj przez przypadek telewizorem szteruję. Dobra. Bo ja tutaj pilot miałam i jego tak tyrpałam, ale sytuacja opanowana. Widzieliście na początku vlogu szaszłyki owocowe i one były polane czekoladą. I to zainspirowało mnie do tego, aby wam opowiedzieć, w jaki sposób ja pojmuję weganizm, a dokładniej uściślając, jak ja pojmuję mój weganizm. Bo tam była czekolada, nie wegańska. Tak jak mówię, i ta sytuacja zainspirowała mnie do tego, aby podzielić się z wami moim podejściem do tego właśnie tematu. Wiecie bardzo dobrze, ja o tym często mówię, zresztą każdy weganin na początku znajomości powie wam, że jest weganinem, więc spokojnie, już nawet memy o tym krążą. Tak, ja jestem weganką, wy o tym też wiecie, ja wam o tym mówiłam. No i jak to się ma do tego, że ostatnio zjadłam szaszłyka owocowego z czekoladą niewegańską? Tak to się ma do rzeczywistości, że tak, ja na co dzień jestem weganką. Nie kupuję sobie produktów pochodzenia zwierzęcego. Kupuję je tylko dla dzieci, ze względu na to, że nie chcę brać odpowiedzialności za ich ewentualnie niezbilansowaną dietę, a jeśli chodzi o wegetariańską dietę u dzieci, ona jest bardzo zdrowa. Dzieci wegetariańskie bardzo często mają dużo lepsze wyniki niż dzieci, które jedzą mięso albo które są na diecie wegańskiej. Z racji tego, że no, na diecie mięsnej mniej się pilnuje tego, co te dzieciaki jedzą. Zazwyczaj jedzą cały czas to samo. I niestety to się tyczy wielu osób, którzy jedzą, powiedzmy, wszystko, są na diecie tradycyjnej. No mniejszą uwagę się na to zwraca. Ja też, kiedy jadłam mięso, też mniejszą uwagę zwracałam na to, co ja jem. Natomiast tutaj w drugą stronę, jeśli chodzi o dietę wegańską, ona jest po prostu dużo trudniejsza do zbilansowania. Ja wiem po sobie, widzę, jakie ja mam braki, jakie popełniam błędy i popełniam je. Chcę nad nimi pracować, cały czas nad nimi pracuję. Tak jak mówię, nie jest to łatwe, to jest mój wybór, że ja jestem weganką i wszelkie konsekwencje tego wyboru poniosę ja. Mam nadzieję, że finalnie poniosę same korzyści z tego mojego wyboru, bo dieta wegańska potrafi być naprawdę bardzo fajna, bardzo urodzajna, bogata w składniki odżywcze, które są nam potrzebne do życia i prawidłowego funkcjonowania. No i słuchajcie, no a te moje dzieciaki, one są wegetariańskie.
No i właśnie z racji tego, że odpowiadam za ich żywienie razem z Krzyśkiem, no to kiedy idę na zakupy, pamiętam również o ich zakupach. Krzyśkowi mięsa nie kupuję, on sobie je sam kupuje, ale tak sobie wypracowaliśmy ten system, że u nas to tak działa, funkcjonuje i jest dobrze. No i właśnie, zdarza się, że dzieci przygotują mi na przykład imprezę urodzinową. Oni, wiecie, rzucają się na przykład na te kolorowe torty czy babeczki i chcą mi sprawić przyjemność. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, że oni mi robią niespodziankę, mówią niespodzianka, a ja im nagle mówię, ja nie zjem tego tortu, bo w nim jest mleko i jajka. No, głupio by się poczuli. Oni też wiedzą, że ja nie jestem wegeterrorystką. Więc wiedzą, że ja się tym poczęstuję, ja to zjem z uśmiechem na twarzy i że się będę cieszyła. I to jest najważniejsze to, że oni sprawili mi radość. I oczywiście, jeżeli by mi usmażyli kiełbaskę na grillu z mięsa, ze zwierzęcia, no to ja bym tego nie zjadła i oni też to wiedzą. Ze względu na to, że już bardzo długo nie jem mięsa i postanowiłam go nie jeść ze względów etycznych, z tym, że z mięsem jest coś takiego, że jak go długo nie jesz, to ja mam potwierdzone info, sprawdziłam na sobie, że to mięso po prostu już po wielu latach nie smakuje, nie robię takich wyjątków. Odkąd postanowiłam mięsa nie jeść, to nawet jeżeli ktoś próbował mnie przekonać do tego, żebym zrobiła ten wyjątek, nie, po prostu jest twarda zasada, ja nie jem mięsa i po prostu te osoby, które są w moim otoczeniu, one to akceptują, a nawet jeżeli nie akceptują, są zobowiązane do uszanowania mojej decyzji, ponieważ jestem osobą dorosłą, sama o sobie decyduję i oni mnie tym mięsem nie częstują. I jeżeli się zdarzy, że ktoś chce mnie tym mięsem poczęstować, po prostu odmawiam i nie prowadzę żadnej dyskusji i z szacunku do siebie, i z szacunku do tej drugiej osoby. Nie chcę wyrzucać jakichś teorii, że to jest trup i tak dalej, że to jest nieetyczne. Jeżeli ktoś podejmuje ze mną ten temat, jest ciekawy mojego zdania na ten temat, no to tak, poruszam takie tematy, ale tylko jeżeli osoby wykazują chęć porozmawiania na ten temat. Natomiast jak się ma do nabiadu i do jajka? Mięsa się już brzydzę, mimo że kiedyś nie wyobrażałam sobie dnia bez mięsa i mięso zostawiłam z dnia na dzień i tak jest do dzisiaj. Tak na biału się nie brzydzę. Mi smakują rzeczy, produkty, które mają w sobie, czy mleko, czy jaja. Mi to smakowo nie przeszkadza, choć nie powiem, bo mleko krowie mi już za bardzo nie smakuje, bo zdarzyło mi się, nie wiem, do kawy mi brakło, akurat rano wstałam, była niedziela, słuchajcie, i moje mleko roślinne się skończyło, więc no, wzięłam sobie tą kapkę od Krzyśka z mleka i nie robiłam z tego tragedii. Później poszłam do sklepu i kupiłam mleko takie, jakie kupuję zawsze, czyli roślinne. I tak, każda osoba, która ograniczy spożywanie mięsa czy produktów odzwierzęcych, robi bardzo dużo i dla tych zwierząt, i dla planety. I tak prawdę mówiąc, więcej roboty by zrobiło to, gdyby wszyscy mięsożercy przynajmniej 3 razy w tygodniu, przykładowo 3 razy w tygodniu, ograniczyli spożycie mięsa i na przykład nabiału, niż wybrane jednostki wegańskie. Wiecie, o co mi chodzi, że tak naprawdę siła by była w tej dużej ilości ludzi. Tak jak mówię, gdyby każdy, kto jest na diecie tradycyjnej, mięsnej, ograniczył spożycie mięsa do, niech to będzie chociaż raz w tygodniu, niech to będzie 2-3 razy w tygodniu, a na przykład, nie wiem, 3 razy w tygodniu sobie jem, tak? To i tak zrobiłyby te osoby więcej dobrego niż my sami weganie, nie jedząc tego w ogóle. Bo tutaj chodzi o to, że nie wiem, czy macie świadomość, jak wygląda przemysł mięsny i jak wygląda na przykład przemysł mleczarski. To są dwie różne bajki. W ogólnym rozrachunku niestety wychodzi na to, że dużo gorszy jest przemysł mleczarski, kury na jajka i te sprawy. I wiecie,
ja to ograniczam do maksimum, ale nie popadam w skrajności, nie robię tragedii, jeżeli się okaże, że coś w sobie zawiera nabiał. Ja to zjem. Są też, albo na przykład ktoś mi kupi czekoladki w prezencie, da mi czekoladki, podaruje mi je, to ja je też zjem, bo ten ktoś już je kupił. No, mięsa nie zjem, mimo że ktoś je już kupił, bo mogłabym się źle czuć, mogłabym się ewentualnie zatruć i przede wszystkim na pewno by mi to nie smakowało, bo kiedyś zjadłam taką pomyloną kanapkę. Nie pytajcie, co się działo. Więc jeżeli ktoś mnie obdaruje jakimiś czekoladkami, pysznym słodyczem czy czymś, co na przykład nie zauważę, że tam jest nabiał, czasami też coś zdarzy mi się kupić i później się okazuje, że tam w składzie coś się znajduje, no to ja już to zostawiam, no bo i tak to już kupiłam, i tak to już było okupione pewnymi procesami i już jest po ptokach. Ja po prostu nie chcę się świadomie przyczyniać do wykorzystywania zwierząt i o to mi w tym chodzi. Są też sytuacje, że dzieci coś jedzą. Jedzą pizzę z serem i oni jej nie dojedzą. To co, mam ją wyrzucić do kosza? Zjadamy to albo ja, albo Krzysiek, no bo dwa kawałki pizzy zostaną na talerzu i przecież nie wyrzucisz tego jedzenia, nie? Tym bardziej, że ja taką pizzę jem ze smakiem, mi to smakuje. Ja nie mówię, że mi ser nie smakuje. Jasne, jest bardzo dobry. Jeżeli chodzi o ser, to ser z mleka jest dużo smaczniejszy niż ten podrabiany. A więc ten podrabiany nawet bardzo rzadko kupuję, tylko po prostu nie jem, to nie ma nic w sobie fajnego. Czasami mam ochotę, to kupię, ale to nie jest moja podstawa żywienia. Kolejna sprawa jest taka. Jak jadę do rodziny, oni się postarają, zawsze przygotują jakiś bezmięsny posiłek dla mnie. No i też, słuchajcie, no co mam powiedzieć, weźcie to sobie, bo ja tego nie jem. Ja jestem weganką, hello. No nie, nie. Doceniam to, że się postarali i przygotowali dla mnie posiłek. I to jest najpiękniejsze w tym wszystkim, że szanują moje wybory i chcą dla mnie w takiej sytuacji jak najlepiej. Jeżeli by się zdarzyła taka gafa, że ktoś by mi rybę przygotował, bo był przekonany, że a wegetarianie jedzą rybę, tak panuje czasami takie przekonanie, że wegetarianie rybę jedzą. No nie jedzą, to się jeszcze jakoś inaczej nazywa. Pest, nie umiem tego nigdy wymówić, ale możecie sobie to sprawdzić w internecie. Paczka przyszła. I wiecie, i no to jakby mi ktoś podał rybę, to bym jej nie zjadła, bo bym mogła po prostu zaszkodzić. Tak jak mówię, nie smakowałoby mi to, mimo że ryby kiedyś bardzo lubiłam. No byłby problem, ale bym grzecznie odmówiła, bym podziękowała za starania i bym starała się jakoś tą sytuację rozwiązać w taki sposób, żeby tej osoby nie urazić, ale żeby też nie naginać swoich własnych zasad. Są też sytuacje, kiedy idziemy do restauracji coś zjeść i na przykład menu jest naprawdę bardzo ubogie w wegańskie opcje. Zdarza mi się, że zamówię coś wegetariańskiego, bo tutaj chodzi o ten wspólny posiłek razem. Tam nie mam dostępu do swoich produktów, tylko jestem. No, oddaję się gościnie tejże restauracji. I to oni mnie u siebie goszczą, więc wybieram coś albo najbardziej wegańskiego, albo coś, co zjem ze smakiem. Jest to po prostu wegetariańskie. Także takie kompromisy również się zdarzają w moim życiu. Tutaj chłopaki, właśnie wracając do tych szaszłyków, chłopaki przygotowali te szaszłyki i no, zjadłam ze smakiem. To było przepyszne. Dawno niczego takiego pysznego nie jadłam, tak naprawdę. I nie będę kłamała, że mi to nie smakowało, bo to było niewegańskie z mlekiem. No nie, było przepyszne i zjadłam. Bo wiem, że przez jakiś czas nic niewegańskiego nie zjem. No, a nawet jeżeli, to na co dzień żywię się wegańsko i niech tak zostanie. Myślę, że taki układ jest ok. No i czy włożyłam kij w mrowisko? No nie, myślę, że postąpiłam dość dyplomatycznie w swoich wypowiedziach. Byłam bardzo łagodna. Być może niektórzy nie podzielają mojego zdania. Ja wiem, co się dzieje na grupach wegańskich. Wiem, mi się to też nie podoba. Ja nie mówię, że te wszystkie grupy wegańskie na Facebookach i tak dalej, one są wszystkie okropne i samo zło. Nie!
są po prostu jakieś niewielkie grupy osób, które całkowicie po prostu, jak ty powiesz, że wypiłeś szklankę mleka na przykład, ja teraz tak mówię, albo że wlałeś sobie mleko do kawy, mleko krowie, to już cię po prostu z góry na dół zjadą, że jaki to z ciebie weganin, ty hipokrytko i tak dalej. No, no nie, no, no starajmy się żyć w zgodzie ze swoimi zasadami, ale jeżeli uważamy, że jakiś wybór może być w danej sytuacji lepszy, nie popadajmy w skrajności, bo fanatyzm też nie jest niczym dobrym. Co więcej, zdarzy mi się mieć coś ze skóry. To jest na przykład z drugiej ręki, ktoś mi to dał, albo znalazłam gdzieś w lumpku. Staram się nie kupować mimo wszystko tych skórzanych rzeczy, ale jeżeli coś jest naprawdę bardzo dobre, to z drugiej ręki jestem w stanie tego użyć. Nie brzydzę się nosić na sobie skóry. No ale na przykład futro by odpadało. Wiecie co, futro by odpadało po pierwsze, bo futro to jest futro, no czułabym się bardzo źle, bo futro jest stricte, tak, no, nie podoba mi się ten przemysł. Kolejna sprawa, futro naturalne, głupio bym się czuła. Nie, czułabym się bardzo źle i czułabym się jako osoba, która pochwala zachowania. Takie jak noszenie futra, a nie pochwalam noszenia futra. Tak jak mówię, skóra jeszcze przejdzie, w moim przypadku z drugiej ręki, ale futra to ja bym chyba nie założyła. No. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam, bo to miało być krótkie nagranie, ale okazało się, że znowu się rozgadałam. No i co jeszcze mogę Wam na ten temat powiedzieć? To chyba wszystko. Mam nadzieję, że zrozumieliście, o co mi tutaj głównie chodziło i no być może to w jakiś sposób, może z tych słów w jakiś sposób skorzystacie. O, nie wiem jak to nazwać, bo już nie chcę używać ciągle zdania, że może Was zainspiruje. No może tak będzie. No. Może coś wyciągniecie z tej mojej pogadanki dla siebie, może pomyślicie nad pewnymi sprawami, może w pewnych przekonaniach Was tylko utwierdziłam, a może po prostu byliście ciekawi, co ja na ten temat myślę. Ja często jestem ciekawa, co kto na jaki temat myśli i chętnie wysłuchuję, chociażby żeby poszerzać swoje horyzonty. Tak jak mówię, później nie jestem jakąś fanatyczką, tylko staram się to dostosowywać do sytuacji. Tak więc tak oficjalnie i ogólnie, generalnie jestem weganką, ale popełniam pewne małe wykroczenia i robię to świadomie i też tego nie ukrywam i na co dzień się z tego nie tłumaczę. Dzisiaj się z tego wytłumaczyłam, bo no, temat jest interesujący. Temat jest interesujący, stwierdziłam, że może Was to zainteresować, dlatego podzieliłam się z Wami tą treścią. Dobra, trzymajcie się, a w kolejnym vlogu mam dla Was petardę, którą już zapowiadam od jakiegoś czasu. Jest petarda, już się realizuje i prawdopodobnie jak już będziecie oglądali ten vlog, to ta petarda będzie zrealizowana. Nie, nie, czekajcie. Chciałabym ten vlog dzisiaj wrzucić, czyli go będę musiała jeszcze zmontować. I no tak do wieczora go opublikować. Ale kiedy będziecie już oglądać następny vlog, gdzie Wam będę mówić o tej petardzie, to ta petarda już będzie wszystko gotowe. I ja mam nadzieję, że będziecie w tym uczestniczyć, w tym projekcie. Ja już nic więcej nie mówię. Trzymajcie się, pa!